Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, Panie Prezesie, Państwo Wiceprezesi. Mam wrażenie, że trochę ten wstęp dzisiejszej komisji to takie trochę postawienie sprawy na głowie. Znaczy, mamy prezesa Najwyższej Izby Kontroli, który jest powołany bezwzględną większością przez Sejm za zgodą Senatu, który stwierdza Wysokiej Komisji, nam wszystkim, że nie widzi możliwości współpracy z jednym z wiceprezesów. Wobec takiego stanowiska przedstawia konkretne zarzuty. Te zarzuty, jak rozumiem, są dwojga rodzajów. Z jednej strony mamy starą, ale toczącą się sprawę wszczętego śledztwa prokuratorskiego. Przepraszam, panie pośle, sekundę, dla formalności. Zarzuty są bardzo konkretne. Tutaj ja służę, jeśli pan ja znam te zarzuty. Tym pismem. Zarzut jest bardzo konkretny. Wniosek o odwołanie pana wiceprezesa Dziuby w związku z niewzięciem udziału w głosowaniu. Taki jest wniosek i ja bym sugerował jednak, żebyśmy się tego trzymali, dlatego że dyskusję na temat kondycji NIK-u myśmy już odbyli, a za dwa dni ona się odbędzie w Sejmie, bo wtedy będziemy rozpatrywali sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli. Panie, bardzo dziękuję panie przewodniczący za to wyjaśnienie. Rzeczywiście jest tak, że jak powiedziałem, zarzuty są dwojga rodzajów. Znaczy, z jednej strony mamy te stare zarzuty i to postępowanie, które toczy się przed prokuraturą w związku z zawiadomieniem pana prezesa Banasia na kwestie związane z takim bezprawnym wpływaniem na kontrolerów, na korygowaniem projektów wystąpień pokontrolnych. Ta sprawa jest w toku. Próbowano tą sprawę umorzyć, ale sąd nie zgodził się, przyjął zażalenie. Sprawa jest w toku, ta sprawa jest nierozstrzygnięta. No, można powiedzieć, że te zarzuty cały czas są aktualne. To będzie oczywiście pytanie do pana prezesa, czy pan prezes te zarzuty wobec wiceprezesa w związku z tym prowadzonym śledztwem prokuratorskim podtrzymuje, bo zarzuty są poważnego rodzaju, to państwo wiecie, bo to była kwestia wpływania, korygowania pracy kontrolerów i tak naprawdę no, coś, co możemy nazwać przekroczeniem uprawnień. Ale oczywiście jest druga sprawa. To jest sprawa, myślę, że równie znacząca. To jest kwestia bardzo świeża, bo dotyczy sprawy absolutnie, która interesuje opinię publiczną, czyli kwestia wydawania środków przez tak zwany Fundusz Sprawiedliwości ministra sprawiedliwości. Znaczy, my, szanowni państwo, jesteśmy w Sejmie i znamy taką nieformalną instytucję, która nazywa się zamrażarka. Posłowie opozycji składają projekt ustawy, pani marszałek go albo przetrzymuje w nieskończoność, albo kieruje do komisji i z tej komisji tak naprawdę ten projekt nie wychodzi, nawet nie ma pierwszego czytania. Znaczy, ja rozumiem, że taką formułą zamrażarki, jeśli byśmy zobaczyli na instytucję kolegium NIK, jest właśnie taka forma obstrukcji. Znaczy, jestem na głosowaniu, mam materiały. 10 członków kolegium miało czas, możliwości zapoznania się z materiałem, a ja, będąc na tym kolegium NIK, w sposób obstrukcyjny nie głosuję nad kwestią, która jest kwestią zasadniczą, bowiem jak rozumiem, przyjęcie projektu uchwały w sprawie zastrzeżeń ministra sprawiedliwości to jest tak naprawdę decyzja o tym, czy w perspektywie jakiegoś czasu upubliczniamy ten raport dotyczący Funduszu Sprawiedliwości i tych różnych nieprawidłowości, o których już w tej chwili nawet mówią media i opinia publiczna je dyskutuje, no czy też nie. Znaczy, jak to jest, że 11 obecnych członków kolegium, z 10 na 11 jest w stanie zapoznać się z tymi obszernymi materiałami i wyrazić swoją opinię, a pan wiceprezes Tadeusz Dziuba nie. Więc jakby to jest kwestia zasadnicza. No i mówiąc bardzo wprost, panie przewodniczący, no też szanując jakby ten tryb wolnej wypowiedzi pana prezesa Dziuby, no mam wątpliwości,
czy nie jest to właśnie postawienie sprawy na głowie? Czy przecież to nie jest dzisiaj wniosek pana wiceprezesa Dziuby o odwołanie pana prezesa Mariana Baniasia, tylko to jest wniosek prezesa Najwyższej Izby Kontroli o odwołanie wiceprezesa. W sytuacji, która została nam przedstawiona, co do której mamy dokumentację, więc chciałbym, żebyśmy tę sprawę potraktowali naprawdę poważnie. W naszym kraju zostało wyłączonych bardzo dużo bezpieczników takiej kontroli społecznej nad władzą i nad jej działalnością. I nie ukrywam, że wyrazem również pewnego rodzaju zaufania wobec Izby i wobec kontrolerów przede wszystkim Izby, którzy są wieloletnimi pracownikami tej instytucji, jest to, że Sejm większością przyjął wniosek opozycji, aby jutro pan prezes Marian Banaś o godzinie 9 przedstawił wyniki kontroli wyborów powszechnych na prezydenta, tak zwanych wyborów kopertowych. To jest również wyraz zaufania Izby poselskiej wobec najwyższej Izby Kontroli. Fundusz Sprawiedliwości, to jest pytanie również do pana prezesa, jest taką sprawą, która jest bardzo ważna, bo chodzi tak naprawdę o kilkaset milionów złotych, które powinny służyć ofiarom przestępstw, ofiarom wypadków drogowych, ofiarom przemocy domowej, a mamy wrażenie, że te środki gdzieś wypływają, że nie trafiają do ofiar, nie trafiają na pomoc prawną, nie trafiają, żeby wspierać materialnie te osoby, tylko idą na, powiedziałbym, niekontrolowany strumień promocji czy autopromocji kierownictwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Więc nie będąc członkiem komisji, ale będąc osobą, którą interesują zagadnienia kontroli państwowej, to stanowisko, które przedstawił pan przewodniczący Sołga, uważam za właściwe i w tej sytuacji wobec tych licznych zastrzeżeń apeluję do komisji, aby jednak wyraziła opinię pozytywną co do odwołania pana wiceprezesa.